Najczęściej chwała Panu Bogu Wszechmogącemu, który Ci święty na mimo każdy nas zbawiasz na Kościół Świętym Matko Nasza na trzecią niedzielę po Epifanii lekcję z listu świętego Pawła do Rzymian. Bracia, nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko w stosunku do Boga, ale i do wszystkich ludzi. O ile można i to od nas, was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi. Nie szukajcie najmilsi obrony dla siebie, ale zostawcie ją, pomyślcie Bogu. Napisano bowiem, do mnie prawo pomsty należy. Ja odpuszczam, odpłacam, mówi Pan. Raczej, gdy róg twój głodnym będzie, nakarm go. Gdy będzie spragniony, daj mu pić. A to czyniąc, zasypiesz mu węgle grzeżące się na głowę. Nie pozwól zwyciężyć się złu, ale zło dobrem zwycięża. I Ewangelię zapisano się do Mateusza, która posłuchał Boże, co na nim powstało, posłuchajcie. Onego czasu, gdy Jezus zstąpił z góry, szły za nim wielkie rzesze. I oto zbliżył się trędowaty i oto mu pokłonę, prosząc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie ocieścić. Jest wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast uleczył się z trądu. Rzekł mu nadto Jezus, uważaj, byś nikomu tego nie mówił, lecz idź, okaż się kapłanowi i złóż ofiarę, jaką przepisał Mojżesz na świadectwo. A gdy szedł do Kafarnaum, przystąpił do nic setnik i począł go prosić, mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu porażony i bardzo cierpi. Odrzekł mu Jezus, przyjdę i uleczę go. Odpowiadając zaś setnik rzekł mu, Panie, nie jestem godzien, byś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a wyzdrowieje mój sługa. Bo ja człowiek podległy władzy, mam żołnierzy pod sobą i gdy powiem temu, bić, to idzie, a tamtemu, pójdź, to przychodzi. A słudze memu, czyń to, to czyni. Słysząc to, Jezus zdziwił się i rzekł do otoczenia swojego. Zaprawdę mówię wam, tak wielkiej wiary nie znalazł w Izraelu. To też powiadam wam, że wielu przyjdzie od wschodu i od zachodu i zasiędą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa będą precz wyrzuceni do ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A do setnika rzekł Jezus, idź, niech ci się stanie. Jak uwierzyłeś do tej samej godzinie, sługa ozdrowia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzecią, kolejną już niedzielę po Wielkim Pańskim czytamy o uzdrowieniu trędowatego, co było jednym z największych oczywiście cudów, których mógł Chrystus dokonać, jeśli chodzi o uleczenie. Pamiętajmy, że trąd to była choroba uleczana dopiero aż do XX wieku. Zatem zrobiło to ogromne wrażenie, a to wrażenie wynikało z tego, chęć zrobienia tego wrażenia po to, by pomóc trędowatemu, ale również po to, ażeby ukazać swoją boską moc. Chrystus jako Stwórca, jako Pan Stworzenia i również jako doskonały prawodawca chciał pokazać, że panuje nad naturą, że jest władcą absolutnie wszystkiego. Stąd też właśnie w trzecią niedzielę po Epifanii czytamy tę Ewangelię, która pokazuje niezwykłą wprost moc Chrystusa. Trąd, który Chrystus uleczył, był straszliwą chorobą i trędowaci byli tymi, którzy byli absolutnymi wyrzutkami w społeczeństwie. Byli tymi, którymi często nikt się nie zajmował. Nawet w chrześcijaństwie, w którym Bóg powołał do pomocy biednym i chorym wiele zakonów, trędowaci pozostawali często sami sobie, bo ludzie bali się stykać się z trędowatymi, bali się, że się zarażą. Tego co najwyżej pomagano w ten sposób, że zostawiano trędowatym jakieś jedzenie, jakieś lekarstwa. Nikt nie chciał się z nimi spotykać. Tak jest los trędowatego. Straszliwa samotność, straszliwe opuszczenie nawet przez tych bardzo często, którzy byli powołani do służby miłosierdziu chrześcijańskiemu. I wszyscy ci, którzy trędowatym jednak pomagali, którzy się z nimi stykali, którzy ich dotykali, byli prawdziwymi, heroicznymi męczennikami miłosierdzia. Tak czyli na przykład święty Jan Boży, był on Portugalczykiem urodzonym w 1495 roku. Od samego dzieciństwa był wybrany, gdy matka go rodziła, w jego
parafialnym kościele dzwoniły się dzwony, pewnie aniołowie je uruchomili. Matka cierpiała na suchoty, czyli na gruźlicę, która też w zasadzie aż do XX wieku nie była wyleczana, tylko zaleczana. Gdy miał 8 lat, święty Jan Boży wyruszył z pewnym włóczęgą po to, by zarobić pieniądze na lekarstwa dla matki. Został po prostu oszukany przez tego włóczęgę. Ale w życiu świętym jest tak, w życiu człowieka jest tak, że często nawet oszustwo, to padnięcie ofiarą oszustwa jest w planach Bożych. Dzięki temu, że święty Jan Boży w wieku 8 lat opuścił tą rodzinę, nikt już za życia rodziców do niego nie powrócił. Został przygarnięty przez dobre osoby w Hiszpanii, zajął się najpierw jego wychowaniem pewien dobry proboszcz, ksiądz Moro, później pewna zacna rodzina. Z całe swoje życie święty Jan Boży słyszał głos Boży, ale nie wiedział, dokąd ma iść. Był pastuchem, był żołnierzem, bronił Wiednia przed Turkami w czasie krucjaty chrześcijańskiej, ale to chodziło o to pierwsze oblężenie Wiednia w 1529 roku, kiedy to 21 września Turcy zaczęli oblegać Wiedeń i wojska chrześcijańskie były skromniejsze niż tureckie. Chrześcijanie mieli 72 działa, Turcy 300. Obronili miasto Wiedeń przed pohańbieniem, przed zatknięciem półksiężyca nad tym katolickim miastem, stolicą i siedzibą katolickiego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Święty Jan Boży był jednym z krzyżowców i później wrócił do Hiszpanii, trafił wreszcie do rodzinnego domu, gdzie spotkał jedynie swojego wuja i trafił w końcu do Hiszpanii z powrotem do Afryki, gdzie posługiwał ciężko chorym, gdzie widział tę biedę, która tam była, gdy skazani na różne ciężkie roboty, galernice, często uciekali z tych kolonii karnych do muzułmanów i odpadali od wiary dla lepszego życia, by być wyzwolonym z niewoli. Często tracili wiarę. Dlatego właśnie Kościół błogosławił i zatwierdza wszystkie te zakony, które robiły wszystko, by wykupywać chrześcijan z muzułmańskiej niewoli. Nie tylko, chodziło nie tyle o to, że ich niedola była straszliwa, ale dlatego, że niebezpieczeństwo zaparcie się wiary, wyparcie się Chrystusa jako Boga i Zbawiciela była ogromna. To była ogromna pokusa. Niestety wielu tej pokusie ulegało nawet kapłanom. Dlatego powstały zakony takie jak mercedariusze, jak trynitarze, które wykupywały jeńców z niewoli muzułmańskiej, bo gdy nie było już pieniędzy, to sami ci zakonnicy ofiarowali się jako posiadający silną wiarę na miejsce słabszych chrześcijan. Woleli sami do końca nieraz życia cierpieć, niedolę cierpieć, poniżenie, wielką biedę i bicie, żeby któryś z braci w wierze utracił wiarę. To jest prawdziwe miłosierdzie. Zrobić wszystko, żeby nasz współbrat w wierze chrześcijańskiej nie utracił wiary, nie poszedł na wieczne potępienie przez zaparcie się Chrystusa. Tak ważna jest wiara katolicka i tak niezbędna do zbawienia. Nikt, kto raz został katolikiem i się wiary wyprze, nie pójdzie do nieba. Pójdzie na wieczne potępienie. I przez wieki zdawano sobie z tego doskonale sprawę w Kościele katolickim. Doskonale. I dlatego tysiące zakonników oddawało się w niewolę na najstraszliwsze poniżenie, ból i cierpienie, żeby ich współbracia nie stracili wiary. Ten duch, który ożywił Kościół, był zatem zupełnie diametralnie inny od tego, który ożywia religię modernistyczną, posoborową, ekonomiczną. To są po prostu dwa przeciwstawne bieguny. Tu nie ma absolutnie żadnego punktu stycznego, jeśli chodzi o podejście do jedynozbawczości Kościoła, do wiary katolickiej. Modernistom nie zależy, by katolicy pozostali katolikami, by pozostali w Kościele. Dla nich to jest obojętne. Dla nich różne wspólnoty, sekty chrześcijańskie, odłączone od Kościoła katolickiego Matki Naszej, są tak samo narzędziami zbawienia. Być może trochę gorszymi, trochę mniej doskonałymi. Inaczej myślę o Kościół katolicki, dlatego święty Pius X papież chciał, by od 17 do 24 stycznia był przez około okrągły tydzień odmawiane był modlitwy o nawrócenie,
o nawrócenie sekt niechrześcijańskich do Kościoła katolickiego, prawosławnych, Żydów, Mahometów, ale również o to, ażeby katolicy słabi wierzą i korzystający z sakramentów świętych, a więc będący jak gdyby martwymi członkami Kościoła, mając należącymi do ciała Kościoła, w dużej mierze separujący się od łaski, żeby ci również powrócili do Kościoła katolickiego. Święty Jan Boży wróci w końcu do Hiszpanii, trafił, był pielgrzymował do pewnego sanktuarium, trafił w końcu do Granady. Do Granady, która miała stać się krzyżem świętego Jana Boże, gdy miał 43 lata, rok później trafił na grób. Trafił, widząc ogromną nędzę w Granadzie, rok później założył, nie mając nic w kieszeniach, żadnych pieniędzy, szpital, przytulisko dla biednych, schorowanych. Przyjmował do tego przytuliska absolutnie wszystkich. Przyjął też w pewnym momencie jednego z trędowatych. Inni, najbardziej wykluczeni z wykluczonych, wyrzutkowie, nie chcieli, żeby trędowaty przybył w ten szpital. Święty Jan Boży, oczywiście będąc roztropnym, zaniósł go do swojej własnej celi, izolował go od innych, ale musiał go zanieść na rękach. Spotkało go z tego powodu sporo niemal ze względu na własnych podopiecznych. Święty Jan Boży był tym, który zaczął opiekować się moryskami. Moryskowie to byli muzułmanie, nie do końca nawróceni, którzy pozostali w Hiszpanii. Część, która chciała pozostać w Hiszpanii, przyjęła chrześcijaństwo, często pozornie, zupełnie w zaciszach domowych, odmawiając Koran i różne niepodobające się Bogu modlitwy. Ci ludzie byli często zupełnie opuszczeni. W islamie jest absolutny fatalizm. Tam istnieje pewnego rodzaju miłosierdzie, współczucie chorym, ale w bardzo ograniczonym stopniu. I Święty Jan Boży pewnego razu jednego z takich chorych morysków przyjął do siebie po to, żeby się nim zaopiekować. To powodowało dopiero ukazanie chrześcijańskiego miłosierdzia co do ciała, że wielu z tych pozornych chrześcijan praktykujących po cichu islam zaczęło się nawracać. Bo wcześniej często traktowano ich jako zło konieczne, jako kogoś, kto nie można zabić. Często im brakowało tego praktycznego miłosierdzia i często stosowano zbyt może drastyczne metody, przez co zacietrzewiali się w swoich zabobonach, w swojej muzułmańskiej wierze. Święty Jan Boży również przeżył wtedy taką wielką pociechę, ponieważ jeden z jego towarzyszy podopiecznych z czasów jeszcze afrykańskich, który właśnie był tym trendowatem, nawrócił się, powrócił z niewiary islamskiej do wiary katolickiej, umarł na rękach świętego Jana Bożego. Święty Jan Boży nie wahał się nigdy chodzić do każdego domu, gdzie chciano go przyjąć i mówić prawdę. Jeden z jego bogatych dobroczyńców, który utrzymywał jego szpital, zaprosił go na pewną ucztę. Udało się świętemu Janowi Bożemu załagodzić spór między pewnym mścicielem, który chciał zabić swojego dawnego przyjaciela, który zabił mu brata. Obydwu on pogodził i ów mściciel przyszedł nawet do więzienia, by przebaczyć osobiście mordercy swojego brata. I obydwaj byli jednymi z pierwszych towarzyszy świętego Jana Bożego, gdy ten założył zakon bonifratów, dobrych braci. Ten zakon istnieje w Polsce w 1609 roku. Wreszcie w 1550 roku święty Jan Boży w wieku 55 lat umiera. Święty Jan Boży spotkał w swoim życiu wielu świętych. Hiszpańska ziemia była w tym czasie błogosławiona świętymi. W czasie wojny z Francuzami, gdy zaciągnął się do armii hiszpańskiej, słyszał o świętym Ignacym z Loyoli, który akurat wtedy przeżył swoje nawrócenie. Spotkał na swojej drodze również świętego Franciszka Borgiasza, który był najpierw świeckim, światowym człowiekiem, który widząc swoją ukochaną królową leżącą na marach, już mocno podgnitą, zepsutą przez śmierć, przez procesy gnilne, zakrzyknął, że ileż warte jest życie.
nawrócił się, wstąpił do towarzystwa Jezusowego, został trzecim generałem jezuitów i został świętym. Został jednym z pierwszych świętych jezuickich. Spotkał również święty Jan Boży, błogosławionego Jana Savilli, wielkiego płomiennego kaznodzieja, który również tchnął na niego tego ducha, który doprowadził go do założenia zakonu Bonifratry. Wreszcie w 1609 roku Bonifratrzy trafili do Polski. Symbolem jest to krzyż i owoc granatu, jako że miasto Granada jest etymologicznie związane z owocem granatu. Ponad to święty Jan Boży porównywał pestki granatu czerwone do rany Chrystusa. Chciał być po prostu tak jak granat, jak owoc granatu, mieć w sobie rany Chrystusa. Nie miał nic z tym matką, poprzez swoje współcierpienie z bliźnimi nawrócił bardzo, bardzo wielu ludzi, czym wielkiego Bonifratrzy rozprzestrzenili się po Polsce, ale oczywiście przyszły rozbiory i zaborcy likwidowali klasztor po klasztorze, aż wreszcie mogli oni powrócić z powrotem do Polski, najpierw do ówczesnego zaboru austriackiego. Był taki znany bonifrater, ojciec Cyletus Bernatek, który odtworzył szpital bonifratów. Bonifratrzy mieli bardzo dobre, nowoczesne metody leczenia. Byli tymi, którzy często introdukowali w Polsce nowe wynalazki medyczne i przyczyniali się do polepszenia stanu zdrowotnego w tych miejscach, w których przebywali, ale zajmowali się również ziołolecznictwem i przede wszystkim byli tymi, którzy byli prawdziwie dobrymi braćmi, bonifratrami, którzy godzili również ciężko chorych umierających z Panem Bogiem. Sami nie byli kapłanami, byli zakonnikami, świeckimi braćmi. Musieli współpracować z księżmi, którzy przebywali na ich wezwanie, by godzić umierających czy też ciężko chorych z Panem Jezusem. Po II wojnie światowej komuniści zlikwidowali wszystkie szpitale bonifratów. Państwowili, ukradli po prostu budynki kościelne. Warto jest o tym pamiętać. W dzisiejszych czasach często się mówi, co prawda kieruje się to słowo pod adresem posłowarowi, ale jest to taki zarzut implicity przeciwko kościołowi katolickiemu, że chce pieniądze, chce odzyskać. To, co komuniści kościołowi po wojnie ukradli, przede wszystkim jest zwykłym złodziejstwem, jest ciężkim grzechem przeciwko dekalogowi i jest czymś, co jest niesprawiedliwością wobec dobroczyńców, którzy przez wieki ułożyli na majątki kościelne po to, by chwała Boża wzrastała i by również wiernym potrzebującym pomóc, czego przykładem jest zakon bonifratów. I duża część z tych majątków nigdy nie zostanie prawdopodobnie odzyskana. Tak, te stosunki własnościowe uległy komplikacji. Przede wszystkim spowodowało to usunięcie osób duchownych, zakonnych ze szpitali, co często uniemożliwiało posługę umierającym, konającym ciężko chorym. Przez to wiele osób być może umarło niepogodzonych z Panem Bogiem, gdyby umarli przed II wojną światową, czy nawet w czasie II wojny światowej, to mogliby mieć jakąś szansę, by skorzystać z posługi religijnej, czy to kapłana, czy chociażby zakonnika, bo nawet jak kapłan nie zdąży, to świecki zakonnik też potrafi w swoim zakresie dysponować chorego na śmierć, chociaż będzie miał sakramentalnego rozgrzeszenia, czy ostatniego namaszczenia, to jednak jest to jego rola bardzo, bardzo wielka. Bonifratrzy zresztą znaleźli się w PRL-u w ten sposób, że prowadzili katechizację i też dalej leczyli już prostszymi metodami ludzi po domach, a dalej chwała była tyle wielka i na tyle szanowani i miłowani przez ludzi, że ci nigdy bonifratrów nie opuścili. Święty Jan Boży jest jednym z przykładów tego, jak poprzez posługiwanie chorym, biednym, cierpiącym można trafić do duszy potrzebującej, co jest o wiele bardziej ważne. Często takie nawracanie innych bez pomagania jest takim jałowym moralizatorstwem. Gdy dopiero trafi się, pomoże się w biedach i potrzebach bliźniemu, wtedy otworzy się serce, wtedy taki człowiek mając skamieniałe serce, często zniekształcone przez grzech, może się nawrócić, może powrócić do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Módlmy się, byśmy mieli takich miłujących Boga tytanów miłosierdzia. Święty Jan Boży, byśmy mieli takie zakony jak Bonifratrze, jak Mercedariusze, jak Trinitarze, które odkupywały jeńców z niewoli muzułmańskich. Byśmy my, czekający do Matki Bożej, odkupu jeńców, strzegli się najpierw grzechu. To jest najgorsze niebo, najgorsze zniewolenie to jest grzech, nałogi i wszystko, co z tym jest związane. Zniewolenie duszy jest najgorszą rzeczą. Zniewolenie ciała jest rzeczą poniekąd zewnętrzną, a zniewolenie duszy jest najgorsze, bo dotyka nas samych najgłębszej w naszej istocie. Prośmy Marię Niepokalaną, Twoją zdrowicielką chorych i pocieszcielką strapionych i ucieczką grzeszników o to, byśmy wyzwolili się ze wszystkich z mas grzechowych i nałogów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Marii. Módl się za nas. Święty Janie Boże. Módl się za nas.